tym filmie pokażę, gdzie kupić kluczyk, którego koszt to niecałe 50 zł, jak wybrać odpowiedni model kompatybilny z naszym samochodem oraz jak doprogramować go do immobilizera oraz zamka centralnego. Zapraszam. Welcome to Tech Concept. Aby znaleźć na AliExpress klucz kompatybilny z naszym autem, w wyszukiwarkę powinniśmy wpisać kod oryginalnego kluczyka. Znajdziemy go na bocznej części obudowy. W moim przypadku jest to klucz 5FA007680. I wpiszmy sobie taką frazę w AliExpress. Po wyszukaniu tej frazy warto zaznaczyć sortowanie po jak największej ilości zamówień. No i wyświetliła nam się cała lista kluczy. Ja zamówiłem swój egzemplarz dokładnie z tej aukcji. W jej opisie znajdziemy listę aut kompatybilnych z tym kluczem. Znajdziemy sam kod klucza, który wpisaliśmy w wyszukiwarce oraz elementy, które zostaną nam dostarczone po zakupie klucza na tej aukcji. I są to obudowa klucza z czystym grotem, elektronika, chip immobilizera oraz bateria. Jeśli te wszystkie rzeczy tutaj nam się zgadzają, możemy przejść do zakupu. Kluczyk dotarł do mnie w 2 tygodnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłka posiadała opcję trackingu. Zapakowana jest w niewielką paczkę. W środku mamy dodatkowo woreczek strunowy, a sam kluczyk wygląda w ten sposób. Jak widzimy, otrzymujemy go z czystym grotem. W dotyku wydaje się być solidnie wykonany. No, obudowa różni się całkowicie od oryginału. Oczywiście na plus, ponieważ wygląda zdecydowanie nowocześniej. Bateria jest już zamontowana, jak również chip immobilizera, który możemy zobaczyć w tym miejscu. No i tak, warto podkreślić, że na chińskich aukcjach kluczyk na zdjęciach poglądowych nie będzie miał emblematu marki naszego samochodu, jednakże produkt, który trafi w nasze ręce, no jak widać, będzie go posiadał. Jest to znany zabieg chińskich sprzedawców, no, stosowany z wiadomych powodów. Przejdźmy do reszty rzeczy, które będą nam potrzebne do zaprogramowania kluczyka. Pierwszą rzeczą jest kabel WAG KKL, którego koszt to około 40 zł. Jest to chyba najbardziej popularny kabel umożliwiający diagnozowanie w zakresie całej elektroniki samochodu. W praktyce umożliwia on kasowanie błędów, kasowanie inspekcji olejowych, przeglądanie parametrów samochodu, czy właśnie programowanie modułów. I dzięki niemu doprogramujemy nasz nowy kluczyk do samochodu, co umożliwi sterowanie zdalne zamkiem centralnym oraz doprogramujemy immobilizer, co umożliwi uruchomienie samochodu nowym kluczykiem. Moim zdaniem ten kabel to must have, jeśli podejmujecie się napraw nawet drobnych usterek, czy chociażby chcielibyście wiedzieć, co dzieje się z waszym samochodem, polecam rozważyć zakup. Kolejną rzeczą jest zawieszka z kodem SCK, czyli pinem do naszego samochodu, który potrzebny jest do zaprogramowania immobilizera. I z takim breloczkiem auto wychodziło z fabryki i jeśli jesteście tak jak ja, którymś z kolei właścicielem auta, no istnieje możliwość, że go nie posiadacie. No i w takim przypadku przyda wam się kolejny kabel. Tym razem będzie to WAG-K plus CAN 3.6, który umożliwi odczyt pinu. Koszt tego kabla to 50 zł. I jakby w zupełności wystarczy nam w przypadku, kiedy nie mamy pinu, kiedy mamy ten pin, tego kabla nie musimy posiadać. Ostatnim elementem jest laptop, z poziomu którego obsłużymy programy diagnostyczne. Ja będę korzystał z Dela z zainstalowanym Windowsem 10. Na samym początku powinniśmy znaleźć w swojej okolicy punkt dorabiania kluczy. Usługa frezowania grotu powinna kosztować do 50 zł i jest wykonywana od ręki.
Jeśli mamy już gotowy klucz, udajmy się z nim do samochodu wraz z laptopem oraz kablami diagnostycznymi. W pierwszej kolejności pokażę, jak odzyskać kod SKC, czyli PIN do auta. Znajdźmy gniazdo diagnostyczne i podłączmy kabel VAC-K plus CAN. W moim przypadku gniazdo znajduje się na środku deski rozdzielczej na tylnej ściance schowka. Następnie przejdźmy do laptopa i uruchommy program Commander 3.6 z prawami administratorskimi. I tak, nie będę pokazywał procesu instalacji software'u, ponieważ jest on prosty oraz każdy sprzedawca troszczy się o to, aby dostarczyć dokładną instrukcję. W programie Commander 3.6 w zakładce Connection Type wybieramy Keyline. W zakładce Target Electronic Control Unit opcję 07 Kombi i wciskamy przycisk Open Channel. Jeśli operacja przebiegła poprawnie, w zakładce Special Functions wciskamy przycisk Instruments/Immobilizer, a następnie w nowym oknie przycisk Read. Czytywanie pamięci może chwilę potrwać, w moim przypadku są to około 2 minuty. OK, widzimy, że w polu login pojawiła się nowa wartość. Jest to PIN naszego samochodu. Powinniśmy sobie go gdzieś zapisać, ponieważ przyda się w późniejszej konfiguracji. Teraz przejdźmy do programowania modułów. Podłączmy się do auta za pomocą kabla VAC-KKL oraz uruchommy program VCD Slide. OK, aby zaprogramować Immobilizer, przejdźmy do okna wyboru modułu, wciskając przycisk Select w zakładce Select Control Module. Następnie przejdźmy do modułu 17, Instruments. W zakładce Advanced Functions wciśnijmy przycisk Login 11. I w polu Enter Login Code wpiszmy PIN, który wcześniej czytaliśmy z pamięci samochodu lub przepiszmy z zawieszki, jeśli taką posiadamy. I tak, PIN powinien zawierać 5 cyfr. Jeśli posiadamy krótszy PIN, musimy poprzedzić go odpowiednią ilością zer. Akceptujemy operację przyciskiem Do It. Zostaniemy przeniesieni do poprzedniego okna, w którym w zakładce Advanced Functions wybieramy przycisk Adaptation 10. I tak, tutaj w polu Channel Number wpisujemy 21, a następnie wciskamy przycisk Read. I tak, pole Stored Value pokazuje ilość kluczy uprawnionych do uruchomienia auta. W moim przypadku będą to dwa kluczyki, więc w polu New Value wpiszę wartość 2. Następnie klikam Test. I kolejno Save. Akceptujemy wybór potwierdzenia operacji przyciskiem tak. I teraz, gdy dioda ikony Immobilizera zgaśnie, wyłączamy zapłon samochodu i wkładamy kolejny kluczyk, uruchamiając nim zapłon. Powtarzamy tą operację dla każdego kluczyka. Przy ostatnim kluczyku potwierdzenie operacji zostanie zasygnalizowane mrugnięciem diody Immobilizera. I to w zasadzie gotowe. Oba kluczyki zostały poprawnie dodane do naszego auta i możemy to
w zasadzie w bardzo prosty sposób sprawdzić, po prostu uruchomimy zapłon samochodu oraz silnik. I tak, oryginalny kluczyk działa, nowy kluczyk działa poprawnie. Możemy przejść do kolejnego kroku. Teraz dodamy kluczyk do modułu sterowania zamkiem centralnym. Tym razem skorzystamy z modułu 46 Central Conf. W zakładce Advanced Functions wybierzemy przycisk Adaptation 10. I na samym początku wciśnijmy przycisk Read, następnie Save i potwierdźmy tak. Wykonanie tej operacji spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych modułu. Teraz przejdźmy do kanału pierwszego, Remote Control Adaptation, i analogicznie jak w przypadku Immobilizera uzupełniamy wartość w polu New Value, czyli podajemy ilość kluczyków, które chcemy zaprogramować. Ja zostawię tutaj jeden, ponieważ w moim oryginalnym kluczyku nie działa nadajnik, więc będę programował jedynie nowy kluczyk. Następnie wciskamy przycisk Test, a następnie Save. Akceptujemy wybór. I teraz musimy wcisnąć na każdym z naszych dodawanych kluczyków dowolny przycisk. Potwierdzenie poprawnego zaprogramowania zostanie zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym lub kliknięciem przekaźnika, tak jak w moim przypadku. No i gotowe. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki możemy przetestować, czy zdalne sterowanie zamkiem centralnym działa. Jak widać, kluczyk został poprawnie zaprogramowany. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym filmie były pomocne. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do komentarzy.